Szanowni Państwo, chcąc mówić o funkcjach trygonometrycznych kąta dowolnego, a z pewnych powodów coś takiego będzie nas interesowało, wypada najpierw zatrzymać się nad samym pojęciem kąta. Jest to pojęcie, które Państwo dobrze znacie ze szkoły, ale okazuje się, że związane z nim są pewne subtelności, które powodują, że trzeba się nad nim chwilę zatrzymać. Cóż to jest kąt? Na różne sposoby można mówić o kątach. Można mówić na przykład o kącie między dwiema prostymi. Ale kąt między dwiema prostymi nigdy nie jest rozwarty, dlatego że zgodnie z umową przyjętą w geometrii, jeżeli mamy dwie proste, to kąt między nimi to jest zawsze ten mniejszy. No chyba, że są prostopadłe, to wtedy wszystkie są takie same, nie ma różnicy. Zatem kąt między prostymi zawsze jest większy od zera lub równy, jeśli one są równoległe i się pokrywają, ale nie przekracza 90 stopni czy pi drugich radianów. Zatem ten sposób myślenia o kącie nie jest dla nas satysfakcjonujący. Możemy oczywiście wrócić do klasycznej definicji znanej ze szkoły kąta jako części płaszczyzny ograniczone dwiema półprostymi. Bardzo dobrze. Jedna półprosta, druga półprosta. Jaki kąt one wyznaczają? Może ten, czyli tę część płaszczyzny. Może tak, a może ten, czyli tę część płaszczyzny. Który z nich jest tym właściwym? Co to znaczy tym właściwym? Te dwie półproste wyznaczają dwa kąty, różne kąty. No, jeżeli chcemy mówić o kącie wyznaczonym przez dwie półproste, to chcemy wiedzieć, o czym mówimy. Oczywiście rysując na tablicy możemy pokazać palcem, ale pokazywanie palcem to nie jest bardzo ścisły sposób definiowania czegoś w matematyce. Chcemy móc precyzyjnie, dokładnie opisać, o który z tych dwóch kątów nam chodzi. Ten czy ten? Jeżeli chcemy móc to precyzyjnie, jasno opisać, bez pokazywania, bez konieczności robienia ilustracji, z różnych powodów czasami nie możemy lub nie chcemy jej zrobić, potrzebujemy czegoś, co będzie wygodniejsze niż pokazywanie. Żeby to zrobić, używa się pojęcia kąta skierowanego. Zobaczcie, proszę Państwa, że mamy tutaj dwa możliwe kąty. Ten albo ten. Gdy mamy dwie półproste, jest też inna rzecz, której mamy dwa. Mamy dwa sposoby wymienienia tych półprostych w jakiejś kolejności. Albo najpierw ta, albo potem ta, a potem ta, albo najpierw ta, a potem ta. I ta obserwacja jest kluczem do pojęcia kąta skierowanego. Aby wprowadzić to pojęcie, umówmy się, że od teraz zawsze naturalnym sposobem poruszania się po okręgu, tym, który będziemy nazywać dodatnim, będzie kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Tak się kiedyś w matematyce umówiono i tak my się też umówimy. Oczywiście można by się umówić na odwrót, ale przyjęto taką umowę, to nie będziemy jej zmieniać. Zatem, proszę Państwa, jeśli chcemy powiedzieć, że interesuje nas ten kąt między dwiema półprostymi, to ponieważ umawiamy się, że poruszamy się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to ta jest pierwsza, a ta jest druga. Zaczynamy tutaj, poruszamy się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kończymy ruch na tej półprostej. Czasem się zaznacza wyraźnie, że to jest kąt skierowany, rysując strzałeczkę. A zatem, jeśli powiemy nie tylko, że mamy dwie półproste, ale też powiemy, która jest ta pierwsza, która ta druga, to wyznaczyliśmy właściwy kąt, ten, który nas interesuje. Gdyby interesował nas ten drugi kąt, ten ogromny tutaj, to powiedzielibyśmy, że ta jest pierwsza, a ta druga. Zaczynamy ruch w tym miejscu, w tej półprostej, poruszamy się przeciwnie ruchu wskazówek zegara i kończymy ruch tutaj. Zatem, proszę Państwa, kąt skierowany to jest niezupełnie część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi. To jest raczej uporządkowana para półprostych o jednym początku. Czyli uporządkowana para, czyli taka, że która z nich jest tą pierwszą, która jest tą drugą. Jeśli tak będziemy opisywać kąty, to nigdy nie będzie wątpliwości, czy chodzi nam o ten mniejszy, czy o ten większy. I dlatego, proszę Państwa, kiedy wkrótce będziemy mówili o funkcjach trygonometrycznych kąta dowolnego, będziemy używać właśnie kątów skierowanych. Dziękuję bardzo.